Siemanko, z tej strony Golis, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i dzisiaj zajmiemy się pewną rzeczą, już widzicie po tytule, ale jeszcze nie wiecie jakim sprzętem, chyba że na miniaturkę dałem, no i widzieliście. Ale tutaj jest ten sprzęcik, tak, ta maszyna, którą pożyczyłem od życzliwego sąsiada, no który mi jej użyczył, bo niestety no nie posiadam beczkowozu, posiadam tylko tutaj, jak widzicie, rozrzutnik, ale tu już zresztą wiecie, bo on jest ze mną od początku tej serii. Także pożyczyłem takiego marszala. Jak widzicie, elegancki, praktycznie na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to nówka. No do końca nie, no bo on jest tylko wymyty, niedawno też odmalowany, ale bardzo, bardzo fajny i dziękuję serdecznemu sąsiadowi, tutaj nie będę mówić komu, może sobie nie życzę, ale dziękuję za pożyczenie. I tak, dzisiaj będziemy sobie wywozić gnojowice. Tutaj patrzcie, już podłączy, a nie, nie podłączyłem, no to musimy tutaj się przejść, po ten, po wąż, który leży sobie tutaj. Dobra, tego węża trzeba wziąć, kurczę, jakiego tutaj, dobra, mam. No i co, podłączymy go sobie tam. Dobra, sorki za jeszcze jedno cięcie, ale musiałem wyciszyć tutaj powiadomienia, bo mi przychodzą. I tak, teraz muszę to sobie zamontować, czyli cyk. Tu już zawór, czekajcie, zawór tak jest zamknięty. Tak jak chyba na razie zamknijmy. No i co, podjadę sobie teraz. Patrzcie, no, kurczę, klasa, no tutaj. Nie może się obyć bez zdjęcia, tak? Bez zdjęcia. I teraz widzowie, jak coś, to moje, nie? Ten beczkowóz to jak coś, to mój. Jak ktoś by pytał, nie? Ktoś by tam was pytał, to mój. Tam jak widzieliście, to mówcie, że to mój, że ja kupiłem, wiecie co chodzi, nie? Żeby sobie pomyśleli, że taki biznesmen, że tutaj kupuję te maszyny. Widziałem też, niektórzy z was piszą mi tutaj, kurde, co ty tak co chwilę te maszyny planujesz i tak dalej. Skąd te pieniążki na to? Słuchajcie, mnie się nie interesujcie. Skąd na to pieniądze? Ja... Zresztą też nie uważam, żebym jakoś dużo... A, tylko że ja muszę... No dobra, muszę się odwrócić. Też nie uważam, żebym jakoś dużo tych maszyn kupował. Nie wiem, może... Może z perspektywy was może jest to dużo, ale chyba nie, Też widziałem, że niektórzy właśnie pisali, że kiedy w końcu nowe maszyny, no bo już długo nie ma, nie? Także no to różnie tam... Różnie myślicie, ale no wiecie, no każdemu nie dogodzę, tak? Każdemu nie dogodzę. To teraz tak. Ja muszę tego wężyka bożego. Wężyk boży na chwilę tutaj przy tego oce, a on się trochę prostuje, bo on mi tu nie sięgnie. Ja muszę tak bliżej podjechać tego. Czekajcie, tu podjadę bliżej. Ogólnie nie wiem, jak to działa dokładnie, na ile to metrów idzie. Tam jest chyba wskaźnik, ile w zbiorniku. Dobra, nie przejadę tego węża, nie po nim. Dobra, chyba nie. Dobra, no i myślę, że jest git. Dobra, i teraz tak, bierzemy wężyk i mamy podczepiony. I teraz, dobra, tutaj, tu otwieramy ten zawór, tak? Czy on jest otwarty? Czekajcie, muszę to... On jest otwarty, czy on jest zamknięty? No już teraz widzicie, już naprawdę, już teraz to już nie wiem. Dobra, teraz jest chyba otwarty. Tu zawór jest zamknięty, czy... O Jezus! Dobra, widzowie, bo tutaj... Coś odbiło mi tu, nie? Dobra, tu jest chyba wszystko git. Jak coś będzie źle, to będziemy kombinować. I teraz tak. A, dobra. Widzicie, tu mi komunikaty na tym, na tablecie takim przychodzą. I teraz tutaj trzeba zawór otworzyć. Jezus. Dobra, patrzcie. Cyk, otworzone. Tu otworzone. Można teraz. A, czekajcie, bo tu jeszcze właśnie komunikaty. Widzicie, to jest dobra, czyli jednak... Tak jest otwarte, tam było zamknięte. Pamiętajcie na przyszłość, bo wiem, że niektórzy z was też prowadzą swoje gospodarstwa. No i co? I lecimy, tak? Pompuje się. Zobaczymy. Może ja wyjdę. Jak tu nam się... Stąd idzie, nie? Ogólnie pożyczyłem ten beczkowóz z tego względu, że musimy trochę wypompować, bo niestety, no już mi się nie mieści. Niestety mi się nie mieści. I wiecie, no... Jak ma się rozlewać, to je lepiej to wywiozę na łąkę. I będzie, przynajmniej skorzystam trochę, nie? Bo tam może coś to da. Chyba coś tu nie od tego, ten wskaźnik. Widzicie, ten wskaźnik tu się nie nadaje. Jest tu jakiś... Żebym ja tu tego nie rozdał. Jest tu jakiś... Nie ma chyba. Ta beczka taka, widzicie, dzika trochę. A tu... Tutaj to na siłownik jest, to chyba się otwiera. Jakoś tam, ale nie wiem, czy mam podłączone. Te, mam podłączone, tylko nie wiem, którym. Patrzcie, jak wałek idzie, nie? Ogólnie jest troszeczkę ciemno. Jak możecie zauważyć, jest troszeczkę ciemno. Czekajcie, może tak jeszcze tutaj taką fotkę bym trzasnął. No wiadomo, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Taką fotkę na pamiątkę, nic nie zaszkodzi. Co jeszcze? Jak to się nam tutaj, no jak, pompuje, to ja naleję tutaj wody i od razu powiem wam,
bo widziałem dużo pytań. Dlatego jak ktoś będzie pytać o to w komentarzach, a wy będziecie widzieć, to odpowiedzcie mu, mówił w filmie, było oglądać i byś wiedział. Tak napiszcie. Co z serią Brian na wakacjach? Brian na wakacjach seria nie jest zakończona. Przepraszam za nieobecność tej serii na moim kanale. W aktualnej chwili niestety nie jest to spowodowane z mojej winy. Po prostu Brian nie ma czasu nagrać, także cierpliwości, słuchajcie, cierpliwości. Niedługo już będzie, Brian znajdzie czas, także będzie. No i to tak możecie napisać, jak ktoś tam w komentarzach się będzie pytać, co z tą serią, nie? Może też na dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę głos, jakby dźwięk troszeczkę mój, cichszy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę nie wiem czym, bo testowałem tam i coś widziałem. Dobra, chyba już, sprawdźmy. Błyskawicznik, dobra, mamy 100%, teraz tak. Wyłączamy, mam nadzieję, że tam beczka się nie rozerwała. Teraz tak, tutaj cyk, cykam, czekajcie, tylko cyknę. Kurde, tylko tu trzeba zła... A, bo tu może tutaj jakoś ja muszę kapnąć tu, o, myk. No i dobra, i zawór się zamknął. Także co? Lecimy na łąkę, polecimy sobie może na tą łąkę troszeczkę dalej, co jest. Wiecie, sorry ogólnie, że tak głośno, nie? W kabinie, ale no, wiecie, to jest ciągnik, także no niestety trochę tu głośno. I też nie gram dzisiaj na filtraku ani na kierownicy, bo po prostu musiałbym to wszystko tutaj jakby przestawiać, nie? I to by trochę mi czasu zajęło. Chciałem dla was to szybko nagrać, bo kilka dni nie było odcinków. No niestety przez szkołę też troszeczkę, bo ja kończę lekcję o 15:20, zanim przyjdę do domu, zanim co to jest 16. I nie mam jak czasu, nie mam też za dużo czasu, żeby nagrać ten odcinek, dlatego nagrywam dla was to dzisiaj. I dzisiaj jest piąteczek. Dzisiaj jest piąteczek i prawdopodobnie nie wiem, czy uda mi się to rzucić w piątek. Jeżeli nie, to macie to w sobotę, ogólnie rano, nie? Ogólnie od razu rano sobie oglądacie. Zobaczę jeszcze, chyba nie w piątek, tylko w sobotę to wrzucę z rana. Także elegancko też w sobotę, czyli jutro, bo dzisiaj to nagrywam w piątek. Mam wesele w rodzinie, także też jadę na wesele. Też bardzo fajnie, nie? Także no, elegancko. No i co? I w końcu weekend, nie? Powiem wam szczerze, że to w miarę szybko leci. Tylko że ja mam 3 dni w tygodniu do 15:20, 2 dni do 13, bo 2 dni praktyk mam. Także też to, no, te praktyki okej, okay, nie? Ale ta szkoła to naprawdę można się wymęczyć. Dobra, wjeżdżam tu na moją łąkę bożą. I teraz tak, włączam tutaj cyk. Co, leje się? Leje się, słuchajcie, leje się. Tylko musiał ustawić jakąś tam prędkość, nie tak za szybko. Gdzieś tak myślę, że jeszcze trochę tempa. Gdzieś tak style, o, i dobre obroty zarzucić i można. No i można, może trochę wolniej jeszcze, o tak. Żeby to, wiecie, gęsto trochę, nie? Gęściej, żeby to tam naleciało. Mogę jeszcze w miarę, o tak. No i co, no i robimy, beczka, tu rozlewa, tak, no co ma nie rozlewać, rozlewa. Ogólnie możecie napisać w komentarzu hashtag beczka, ja przypnę, mam serduszko. No i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale, bo to jest oczywiście bardzo ważna sprawa. Też subskrypcja z dzwoneczkiem, jak ktoś nie ma, to możecie sprawdzić, bo to akurat jest ważne. Niedługo też postaram się wrócić z live'ami, jakimiś tam wieczornymi takimi live'ikami, żebyście też mieli. Niedługo no, postaram się wrócić z tym. No i będziemy live'ować. Też mam plan na fajną akcję, w której będziecie mogli ze mną, nie wiem czy mówić, czy jeszcze nie, bo nie wiem czy to wypali do końca. No zobaczymy czy wypali, ale będę miał taki pomysł, że będziecie mogli, dobra, nie powiem, zostawię to na live'y, na live'ach powiem. Nie denerwujcie się, powiem to na live'ach, albo powiem, no ogólnie ja mam taki pomysł, że będziecie mogli ze mną nagrać odcinek, ale co do szczegółów i tak dalej, to zobaczycie na live'ach, bo no, tak chciałbym się odwdzięczyć niektórym osobom, także dzięki temu będziecie mogli ze mną zagrać, nie? No ale to jeszcze zobaczymy, bo nie wiem czy ten pomysł wypali, także nie mówię tego oficjalnie i nic nie obiecuję, żeby później nie było, nie? Żeby później nie było, także to tak zobaczymy. Dobra, no i akurat na jeden ten nam starczyło i wracamy na Hambir, jeszcze jedną beczkę sobie wjedziemy tam przy domu, co mamy łąkę. Nie wiem czy kojarzycie pewnie, przy domu jest tam łąka taka jedna i tam sobie wywieziemy. Więc tak, no jeżeli chodzi o serię MPG tutaj, prawdopodobnie niedługo dzisiaj taki odcineczek z rozlewania gnojowicy, ale już niedługo pewnie zima, ale też siewy kukurydzy później, no bo trzeba to kukurydzy zasiać, mam pola przygotowane, później wiadomo też kiszonka.
No jest dużo pomysłów na zimę też, jak zapowiadam już od jakiego czasu będzie kupowany kombajn, także też jakiś fajny odcinek się szykuje. I rozwój, tak, rozwój. No tutaj chodzi o rozwój, dużo pól dzierżawy mamy, także następny sezon będzie nieźle. A jak widzicie, chałupa cały czas ta sama. Maszyny nowe, a chałupa cały czas ta sama. No jak tak można? A czekajcie, gdzie jest mój pies Boży? Tu ja mu karmy dam. Tu jest czy nie ma go? Nie ma. A Krasna jest cały czas, jak widzicie. Krasna stoi, pilnuje podwórka. Dobra, siadamy, bo tu trzeba... Trzeba zapompować gnojowicy jeszcze z jedną beczkę. Znaczy wiadomo, że ja wywiozę jeszcze trochę więcej, ale dzisiaj sobie wyjdziemy. Krowy oczywiście chodzą. No i co, dobra, podjeżdżamy też tak trzeba trochę bliżej, żeby nie najechać na to. Dobra. No i myk. I teraz tak, bierzemy ten wąż. Jak to się przyczepi? Dobra, przyczepiamy. Wsiadamy. A, ta zasuwa. Dobra, jeszcze raz to. Dobra, już otworzyłem to zasuwę. Musiałem zrobić cięcie, bo tu lekkie komplikacje były. Już to naprawiłem. I dobra. Zategowujemy obroty, myk. I teraz tak, pompuje się. A co ja w tym czasie? Ja w tym czasie mogę wam zaprezentować moje stado, tak? Tutaj krów. Jak na razie żadne nie zdechło jeszcze. Choć nie, no w sumie nie mogł. Chciałem powiedzieć, że choć mogł, ale no lepiej, żeby nie, nie? Także i tak, będziemy musieli też sobie podrzucić tutaj. Jeszcze trochę mają, ale ja podrzucę. Oj, piła, sorki, bo w kieszeni noszę, tak wiecie, na wszelki wypadek. Podrzucę później troszeczkę im tutaj, bo widzę, że już im się skończyło i co, będzie trzeba też posłać. Ale tu już wieczorkiem po robocie, pościele. No i maszyny, jak widzicie, no niestety pod chmurką niektóre. Tutaj jest też pomysł, znaczy pomysł, no tak będzie to. Tu będzie silos na kiszonkę, tak przypominam wam pomysły, które mówiłem kiedyś, może ktoś nie pamięta. Tu będzie silos na kiszonkę. Co to się tak buja? Halo? Dobra, tu będzie tak szedł silos na kiszonkę. I tutaj mam w planach zrobienie drogi. O tu, patrzcie, tu. Tutaj jeszcze. I tutaj tak, o, będzie wyjazd na tą drogę polną, nie? Także taki jest plan i odwóz kiszonki byłby wtedy komfortowy, bo ja bym załóżmy wjeżdżał sobie od strony podwórka, chyba żebym miał bliżej z tamtej strony, to z tamtej strony bym sobie wjeżdżał, wysypywałbym i później bym, wiecie, wyjeżdżał, nie? Także to by było komfortowe, nie musiałbym w żaden sposób tutaj cofać i by było dobra. Oj, już się napełniło, także wytegowujemy, teraz tak, odczepiamy. Kurde, muszę to chwycić, o, widzicie? I co, no i lecimy. Teraz polecimy sobie tutaj na tą łąkę troszeczkę bliżej, czyli tą tutaj zaraz koło domu, zobaczycie. Ogólnie denerwują mnie te shadery, powiem wam szczerze, wiecie? Denerwują mnie te shadery, znaczy te cienie. To jest do seasona dodane. Troszeczkę mnie to denerwuje, będę musiał to chyba zmienić, ale to już to się ogarnie. Dobra, teraz tak, odpalam i cyk. Dobra, no i lecimy, no i załączam sobie tutaj gdzieś tak. No mniej więcej tyle, tylko obroty trzeba trochę, o, dobra, no i gitara. No i co, i beczka też w przyszłości będzie zakupiona, na razie mi jest niepotrzebna, bo aż tyle krów nie mam, gdzie bym musiał mieć swoją beczkę co chwilę, wiecie, muszę wywozić, ale w przyszłości na pewno zakupię, gdy już będzie jakaś przebudowa, troszeczkę więcej tych krów. Wtedy zastanowię się też nad zakupem beczki, na razie, tak jak mówię, no nie, są inne wydatki, nie? Są inne wydatki, no i co? No i nie o to chodzi, no też widziałem, że pisaliście mi tam, że planuję nowy ciągnik, kurde, znowu. Planuję, ale nie mówiłem, że to będzie jakoś w najbliższym czasie, nie? Będzie, bo areał się zwiększa, także maszyny też nowe, muszę większe nabywać, no bo nie będę cały czas robić tymi samymi małymi, więc muszę powiększać swoje tutaj. Dobra, czekajcie, bo tutaj jest już rozlane, widzicie, tak nawet gęsto to idzie, nie? Nawet gęsto, także czekaj, jak to by... No, gdzieś tak, dobra, to starcza. Także, no tak jak mówię, no będą na pewno nowe maszyny, muszą być, no bo rozwój jest najważniejszy, mi się wydaje, w gospodarstwie. No, nie wiem, co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że rozwój jest najważniejszy, trzeba się rozwijać i powiększać te swoje maszyny, nie? Powiększać na jakieś nowsze i tak dalej. Chyba, że wiecie, no chyba, że nie chcecie, żebym kupował, no to możecie mi oddać, załóżmy, za darmo. Nie mam problemu, no. Dla mnie to będzie jeszcze lepiej, nie? Jak ktoś tam ma problem, że kupuje, to możecie mi za darmo oddać, nie?
No i co? To już, jeżeli chodzi o ryśka, rysiek niedługo też będzie mi potrzebny prawdopodobnie do siania kukurydzy, chyba że sobie pożyczę tam sprzęcik, to wtedy nie, ale wydaje mi się, że rysiu będzie mi potrzebny, bo tam... Dobra, i wylane, bo wiecie, no samemu tego nie ogarnę. Teraz tak, wyjeżdżam. Na tej wiosce wiecznie nic nie jeździ. Wiecznie nic nie jeździ, dobra. No i wjeżdżam tu, kierunek kulturalnie, żeby nie było. I co, sobie pojadę tam pod dom, ustanę, może pójdę coś tam sobie przekąszę, od razu zmontuję wam tego vloga, co dzisiaj nagrałem, tego, co teraz oglądacie. Dobra, to tu sobie stanę i później sobie cofnę, nie? Będzie trzeba napełnić jeszcze tą. Także dobra. No i co, jeżeli... A, jeszcze tylko światełka. Więc jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, no i jakiś komentarz. I ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i siemaneczko.